Witajcie, witajcie. Dzisiaj przy hortensji bukietowej. Przy niej również nie musicie się denerwować, jak będziecie ją obcinać. To jest bardzo młoda roślinka. Ona też ma, jesienią będzie miała 2 lata. Widzicie, tutaj tak samo jest trawa, u mnie wszędzie trawa. Ale może ją wyrwie po cięciu hortensji. I zobaczcie, tutaj jest taki piękny, gruby pęd. I teraz możemy sobie, zależy jakie chcemy mieć kwiaty. Jeśli chcemy mieć duże kwiaty, to proponuję ją obciąć 7 cm od ziemi. Ja tak moje hortensje obcinam. A z tych pędów możemy sobie zrobić również sadzonki. Obcinamy ją nad drugim pękiem. Możemy ją włożyć do doniczki. Ukorzenić ją. Włożyć do ukorzeniacza. Lub do ziemi z piaskiem. Cienkie pędy obcinam do ziemi, przy ziemi. Takich pędów w ogóle nie zostawiam, bo z tego nic nie będzie, nie będzie kwiata. Może będzie kwiat, ale będzie bardzo mały i on się nawet nie wytrzyma. Tak jak mówiłam, to jest młoda roślinka, nie ma tak dużo pędów. Ale też się nie martwię, że nie będę miał kwiatów. Wolę mieć, oj, nie kwiatów, ale dużo. Ja też odetnę przy samej ziemi. Tak jak widzicie, te wszystkie cienkie pędy, to są w ogóle chore pędy, to trzeba je usunąć, bo to nie ma sensu, tylko pobiera energię roślinie, a żadnego kwiata z tego nie będziecie mieli. Muszę ją trochę odkopać, bo ona była tu zakopana i jak widzicie, pełno trawy. Więc moją roślinę bardzo szybko obcięłam, no bo nie ma za dużo co obcinać. Jak ktoś ma starsze, większe, a ja mam wszystkie hortensje młode. Ale jak znajdę zdjęcie, to wam pokażę wideo, jakie one były. Naprawdę piękne miały kwiaty, mimo że miały rok. Kochałam, to dopiero widzę, że sam jeszcze będzie tam, nie? Nie umiem pracować w rękawiczkach. A to chyba duży błąd tam dla moich rąk. No teraz nie będę bawiła się z tą trawą, potem sobie posprzątam, ale tak jak widzicie, wszystkie te cienkie czy chore pędy
przecinam. Bo naprawdę nie ma sensu zostawiać ich, bo nie będziecie mieli z tego kwiata, tylko będziecie mieć liście albo kwiat bardzo mały. Tak jak w przypadku Anabel wam pokazywałam, tak samo robię tutaj. Mam fusy i rozsypuję naokoło i przesypuję ziemią. I tą hortensję również będę nawoziła gdzieś około 2 tygodnie, tak w połowie marca. Oczywiście nawóz do roślin krasnoludnych. I to na tyle w dzisiejszym filmiku. Myślę, że moje rady komuś się przydadzą i wykorzysta. Pamiętajcie, nie bójcie się ciąć, bo nic z roślinie nie zrobicie. Ja tu jeszcze widzę takie niedobitki. Inaczej się cynie też hortensję taką już dużą, no bo wiadomo, ma te swoje łodygi grubsze, a ta jest, no mówię, to dopiero półtora roczna. Była z takich, powiem wam, jak kupowałam, to miała takie dwa patyki i tamta Anabel również, dwóch patyków i myślałam, że nic jej nie będzie, a naprawdę latem była super. Ja się zabieram za następną hortensję. Żegnam was serdecznie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnym filmiku.